Jesteście w cgm to jest podcast Dwa Światy, jest z wami Artur Rawicz, jestem ja, Ralf Kamiński i oczywiście jest nasz gość, Michał Szpak. Powiem tak, Michał Szpak. Powiem tak. Dzień, dobry. Dzień Ej, dobry. Słuchaj, to jak, bo zanim ruch kamery, to możeśmy się trochę pośmiali z hejterów. Jak sobie radzić z hejterami, poza tym, że się można z nich nabijać? Nie mam pojęcia, ja nigdy nie miałem z nimi jakiegoś większego problemu, mimo tego, że dość mocno mnie otaczają, to... A... Uznaję to za jakąś rasę człowieka, która po prostu nie ma co robić i e, żyje sobie w sieci. Zresztą, tak jak ty powiedziałeś, jest mieszkańcem internetu m, i niech w tym internecie sobie pozostanie. Bardzo rzadko spotykam e, hejt na ulicy, e, więc chyba jednak łatwiej jest to wyrażać mhm. w sieci. I to nigdy cię to nie dotykało? Nie. W ogóle mi, mi wydaje się, że twoją ogromną siłą są twoi fani. Po prostu to, jest, to są twoi wręcz wyznawcy i mało kto może pochwalić się takim właśnie, takim fanklubem i takim zaangażowaniem ludzi. Ale to też jest, wydaje mi się, też z drugiej strony, bo mm, pamiętam, mówiłeś kiedyś, to jest bardzo wzruszająca historia, że założycielka twoja, twojego fan klubu yy, pani Renata, mm. tak, yy, która, która niestety odeszła i ty potrafiłeś Pojechać do niej do szpitala i śpiewać jej płytę jeszcze no tak przed, przed, po prostu przed premierą. To jest tak wzruszające i w ogóle no, to jest naprawdę taki niesamowity gest. Wiesz że... co, bo to jest, jest. Myślę, że każdy z nas przeżywa takie, takie rzeczy w swoim życiu, że spotyka się na swojej drodze ludzi, którzy mimo, że nie są rodziną mm, to nie Są tą rodziną. Mhm. Rozumiesz, że to, to są takie, takie momenty w życiu, że bardzo często e, ci przyjaciele, których spotykamy, są naszą rodziną. I ta, ta kobieta była tak oddana, i to była taka kobieta, do której zawsze mogłem zadzwonić. E, ona była psychologiem, więc e, bardzo dużo konwersowaliśmy i. i e, no. Śmiesznie, że zadajesz mi to pytanie akurat dzisiaj, dlatego że. Mm, e, no, za kilka dni jest jej um, rocznica śmierci, że tak powiem. Dzisiaj zresztą też wchodziłem na jej profil i oglądałem mm -hmm. i przypominałem sobie różne chwile, dlatego że dwa lata temu, e, dokładnie w ten dzień, e, powstał status stowarzyszenia. Mhm. Które, które ona zainicjowała, bo mój fanklub nie jest fanklubem, tylko jest stowarzyszeniem i razem z tym stowarzyszeniem e, odwiedzamy różne hospicja, e, potrzebujące dzieci, robimy różne paczki i tak dalej, więc e, no, ta Renia ze mną cały czas gdzieś jest i, i to jest część jakiejś mojej rodziny, którą po prostu straciłem i to było naprawdę ciężkie. Dlatego też nie, nie wyobrażam sobie nie pomóc takiej osobie, gdzie wiedziałem, że ja zawsze mogę na nią liczyć, więc jakby. Ale to też jest taka, wydaje mi się, odwaga, bo bardzo ciężkie jest pójść nawet do umierającej osoby tak naprawdę i zmierzyć się z tym. To jest straszne. To, to jest, jest, jest po prostu. I ta siła, że ty musiałeś tak naprawdę wykrzesać z siebie tą taką energię, którą ona u, to, u ciebie kochała, że dałeś jej no to. To był prostu... ostatni, ja ją widziałem dzień przed, przed tym, jak odeszła, więc no to było naprawdę, to był taki widok, że no nie, na pewno nie zapomnę go do końca życia, ale jakby mhm. to są zbyt ważne postaci, żeby nie poświęcać im czasu w swoim życiu. A czy to nie jest też tak, yy, bo tak naprawdę no, to nie jest tajemnica, mówiłeś o tym właśnie, o stracie twojej mamy, że mm, gdzieś tam jest to coś takiego, że z, zmieniasz się strasznie po takiej stracie i mm, nie wiem, czy to można się uodpornić na coś takiego, ale gdzieś jesteś jakby taki, nie wiem, zahartowany, masz grubszą skórę przez to, bo mi się wydaje, że ty się bardzo zmieniłeś od tego czasu, tak bardzo dojrzałeś. Wiesz co, na pewno jest to um, ogromna lekcja, którą dostaje się nie w momencie, kiedy to się dzieje, a w momencie, kiedy już to nastało i nie ma możliwości, mhm. żeby wziąć telefon do ręki i zadzwonić do mamy i z nią porozmawiać. I to jest chyba najbardziej, najbardziej przytłaczające w tym wszystkim. No bo jednak mama jest kimś, kto dał ci życie. To jednak ma ogromne powiązanie z tobą, jako ze swoim dzieckiem. I na pewno było to, no jest dalej traumatyczne, tego się nie zapomina, mhm. tego się nie da rady wyprzeć, i, i y, y, nie ma takiego syndromu, że okej, okay, pogodziłem się z tym. Nie pogodziłem się z tym, bo jestem za młody y, na taką stratę i cały czas czuję, że to jest jednak zbyt wcześnie. Y, zważywszy na to, że mój tato ma 51 mhm. lat, a jego rodzice mhm. dalej żyją, mhm. więc y, no to jest, y, nikomu tego nie życzę. Hmm, ale z każdej takiej, z takiej wielkiej straty, a można je przeżyć tylko dwa razy w życiu. Hmm, trzeba wyciągać wnioski. Trzeba się po prostu hmm, nauczyć żyć na nowo, bo to jest odcięcie pępowiny, hmm, takie doszczętne. I, hmm, nie ma odwrotu. Ale skąd znalazłeś w sobie taką siłę, żeby to przetrwać, bo tak naprawdę ty nie zrobiłeś przerwy w pracy, ty, ty nie zniknąłeś z muzyki, z show biznesu na, na rok czy dwa, tylko ty w tym byłeś. Nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie. Gdzieś tam um, zawsze moja osobowość była taką um, jak Feniks z popiołów, że mhm. Było wielkie uderzenie, które teoretycznie powinno mnie totalnie sparaliżować i doprowadzić do mm, emocjonalnego rozchwiania, ale to dało mi siłę i motywację do tego, żeby działać, bo jakby trzeba działać. Żeby pokonać mm, lęk, mhm. musisz się z nim zmierzyć. I y, y, pamiętam, jak byłem w programie, takim jak agent. Y, i tam oczywiście mierzyłem się z wieloma um, sytuacjami, które były naprawdę bardzo mocne do wykonania, ale poznałem też ludzi, którzy naprawdę mieli fobie typu um, lęk wysokości, mm -hmm. ale tak poważne, że wychodząc na um, trzecie piętro dostawały już paraliżu, a dzisiaj, przez to, że zawalczyły z tym lękiem, um, skaczą ze spadochronu. Więc. Um, Wydaje mi się, że życie polega na tym, żeby próbować, żeby próbować przełamywać bariery, które sobie gdzieś tam stawiamy, bo my ich nie możemy mieć od urodzenia. To są nasze jakieś lęki, to są nasze fobie. Musimy z nimi walczyć, żeby mm, móc się rozwijać, bo wydaje mi się, że rozwój, mimo wszystko, w życiu jest najważniejszy. Dostrzegasz u, u siebie taką zmianę optyki po tym, po stracie matki? Że nagle patrzy się na niektóre rzeczy, na niektóre zjawiska, o których doświadczamy, takie nawet błahostki, wiesz, i nagle zaczynamy myśleć o, o nich bezwiednie, ale zupełnie inaczej. Nagle szanujemy te, te, te drobne radości. Znaczy, ja doceniałem zawsze życie, zawsze doceniałem ogromnie rodzinę, bo miałem w niej ogromne wsparcie, zarówno jak w rodzeństwie, jak i w moich rodzicach. I ciężko jest mi teraz odpowiedzieć, czy tak jest. Na pewno jakby. To ta fala, którą otrzymujesz w postaci tego, że to już nigdy nie wróci, mm -hmm. jest już na tyle ogromną nauką i na tyle. Nie wiem, być może jakąś karą, albo nie, nie wiem, jak to nazwać, bo myślę, że żaden człowiek nie zasługuje na. na mm, na takie wydarzenie w swoim życiu i nie jest na pewno gotowy, e, otwiera inne horyzonty, otwiera zupełnie inne postrzeganie świata, dlatego, że już nikt, kto był twoją prawą ręką, nie jest w stanie ci doradzić. Ty musisz robić to sam. Ja, ja to przechodziłem 12 lat temu. E, e, przyszło mi pochować mamę i e, mam też taką refleksję, że jest to takie wydarzenie, które szalenie utwardza. Człowieka. no tak to jest takie coś co trochę jakby... impregnuje ale to nie że czynicie takim bezdusznym nie czującym nic dookoła wręcz przeciwnie ale jednocześnie daje ci taką wiesz trochę znaczy bez tego skórę, wszystko nie? staje się błahe po tak, prostu tak 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 masz po prostu z czym ty do mnie co ty chcesz mi zrobić wiecie mhm. jeżeli już jak gdyby zrobiłeś to że więcej mi nie zrobisz no nie? dokładnie tak stajesz się bezbronny mhm. i paradoksalnie taka sytuacja nie wiem może miałeś tak samo ale ale można nie pomyśleć w ten sposób Sposób, że e, e, chłopak, który pocho pochowa matkę, staje się mężczyzną w tym momencie. Jakkolwiek to stereotypowo to jest? Myślę, że jakby można szupinowy. tego uniknąć i stać się tym mężczyzną, ale no, niektórzy być może muszą przejść trochę więcej a, i mocniejsze impulsy, żeby. Moje, ja, jakby absolutnie lubię swoje życie takim, jakim jest, że był ten okres po programie, gdzie mm, byłem totalnym freakiem, ale ten freak po prostu był freakiem od samego początku, on mm -hmm. przyjechał taki z Jasła i taki był i taki jest mm, i rzeczywiście był odklejony. I nie można nikomu nigdy zarzucić tego, że odbiła mu palma, bo on ma na to prawo. Każdy w swoim życiu ma taki moment, że ma prawo do tego, żeby odwaliła mu po prostu palma, żeby sobie kupował futra albo nie wiem, samochody, jeśli ma na to pieniądze. Mhm. I tak jest, i tak musi być, ale najważniejsze jest wybudzić się z tego letargu, że jest cały czas super, ale potrafić się postawić do pionu i powiedzieć, o nie, 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 koniec, teraz musisz mhm. naprawdę żyć, musisz po złapać kontakt z rzeczywistością. Ale widzisz, właśnie to, o czym mówisz, że ty byłeś frikiem i jesteśmy z tego samego miasta, ja właśnie pamiętam ci, że ty zawsze byłeś, tak jakby można powiedzieć, frikiem czyli byłeś totalnie sobą i ktoś, kto ci zarzuca, że nie wiem to jest kreacja, że to jest coś sztucznego, jakby... Mm, no to, no, to właśnie to nie jest, nie jest to. I ty tak naprawdę mm, wydaje mi się, że to, co wniosłeś do polskiego show biznesu, to ogromna odwaga i takie mm, jakby niezastanawianie się, nie, mm, jakby brak takiego strachu przed taką totalną jakby ocen oceną. Nie wiem, czy był no, ktoś ale wiesz taki co, Rafał, Jakby Dlaczego ja mam się bać oceny Aha. drugiego człowieka, skoro ja nie robię mu krzywdy? Czy ja wychodzę, nie wiem, wyszedłem nago na, mhm. na scenę i pokazałem wszystkim kutasa? No nie, jakby... No ale rozumiesz. możesz się bać na przykład to, że ktoś cię skrzywdzi, albo że ktoś cię zaatakuje, że ktoś cię pobije. Ale nie ma za co mi tego zrobić. Nie ma, za, jakby wiesz, to nie jest postać, która została wykre, wykreowana po to, żeby zabawiać ludzi, mhm. tylko to jest postać, którą jestem ja. Mhm. Nie robię nikomu krzywdy, nikt nie ma prawa mi zrobić krzywdy i nigdy tego nie zrobi, bo wiem, że mi, jakby wiesz, to jest takie to, że moje, moje zewnętrzna jakby e, e, powłoka, czyli moje ciało może budzić wiele wątpliwości na zasadzie, że okej. Okay, Mhm. Wyjebie mu gonga i e, e, przestanie cwaniakować. Nie oznacza, że ja wewnątrz jestem taki słaby. W momencie, kiedy dochodzi do konfrontacji z drugą osobą, to jakby, wiesz... wiesz bo tak naprawdę, szczególnie jak się z małego miasta, to gdzieś nie trzeba dużo robić, żeby się wychylić, prawda? A zrobić aż tyle y, i być tak, no jakby, osobowością, jak ty to nazwałeś, freakiem, to gdzieś musi być taka wewnętrzna odwaga w tobie, która jakby. Ty, tak samo jak opowiadałeś, jak byłeś w tym zespole metalowym, mój mm -hmm. no to, to, to było coś jakby no, niesamowitego. Ale widzisz, że, bo że... to dawało mi tą takie uh -huh. tą, tą, to bezpieczeństwo, że wiedziałam, że to, co robię, i to jak wyglądam, jest połączone z czymś, co kocham. Uh -huh. To tak jak ty jeździsz w trasy i jesteś pewien tego, że oddajesz siebie. Uh -huh. Dla sztuki. Tak samo ja miałem e, wtedy właśnie. I nie interesowało mnie, czy. Miałem wiele sytuacji, że rzeczywiście mogło dojść do jakiegoś e, fajnego, niefajnego mm. zdarzenia. Ale to, to była sztuka dla mnie, rozumiesz, że przed każdym koncertem chodziłem do fryzjera, topirowałem mm. włosy na Irokeza, e, wiesz, ubierałem gorsety, a mój brat robił mi e, make-upy, wiesz, jakby dla mnie. E, jest ogromnie ważny szacunek dla widza. No ale właśnie zastanawiam się, bo tak naprawdę mi się, Artur, wydaje, że nam brakuje na naszej scenie właśnie takich osób z tak gigantyczną odwagą, że są jakieś tam te wokalistki, ci piosenkarze, gdzie, gdzie mi się taka odwaga trochę ko kojarzy z tym, co robił na przykład David Bowie, jak był Zigiem, prawda? W tamtych czasach to było jakby porażające. Yy, I i wydaje mi się, że wiesz, my widzimy tą otoczkę, która pokazuje go cały czas w dobrym świetle, tak. ale ja myślę, że on borykał się z takimi samymi problemami wtedy. Ale ty też się borykałeś, nie? przecież... Y Teraz jesteśmy, tak ale teraz jesteśmy na takim etapie, że gdzieś ludzie, bo ty wdarłeś się do y, świadomości każdego mm -hmm. w naszym kraju, nawet sklepowa, gdzieś tam w cimiu dolnym, w Co Polsce, więcej F, ona to akceptuje. I ona to akceptuje, bo ty przyzwyczaiłeś ludzi do tego. Tylko zastanawiam się, czy to też ma mm, jakby taki skutek, że akceptujemy. Więcej takich osób, prawda? Że tylko po prostu że jesteśmy przyzwyczajeni do tego szpaka, tego freaka, bo ty dałeś tak, tak trochę tak wryj wszystkim w tym X-Faktorze i naprawdę to było takie totalnie no szalone. No. Znaczy, wiesz, co jest najgorsze? Dla mnie najgorsze jest to, że rzeczywiście mm, osoby, które są bardzo odważne w tym kraju muszą mieć bardzo silny dowód tego, mm -hmm taką podstawę tego, że mogą być odważne, a nie powinno tak być, bo jeśli ty chcesz być, chodzić nie wiem, w dzwonach, albo lakierowanych spodniach, albo butach na obcasie, to nie ma prawa ci nikt tego zarzucić, bo to jest twoja osobowość, to jest coś, co ty chcesz robić. I nie ma, i jakby nie może być też tak, że ja mam świadomość tego, że gdybym ja się nie obronił głosem, zostałbym mhm. zniszczony totalnie, mhm. bo tak jest. I jakby nie rozumiem, dlaczego, jak, dlaczego tak jest, że nie jesteśmy w stanie zaakceptować drugiego człowieka takim, jakim jest, tylko musimy udowadniać, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, bo jestem artystą. Rozumiesz? Mhm. Nie, A, nie rozumiem tego. Wiesz co? Znaczy, ja myślę, że ty. Yy, yy, chyba trochę niechcący albo przypadkowo to jest lepsze słowo po prostu gdzieś przesuwasz te granice yy, takiej powszechnej tolerancji w, yy, u nas w kraju. No bo to objawiasz się w telewizorze. Masowo we wszystkich telewizorach w Polsce, i, i ludzie, którzy nawet nigdy nie mieli, do... pochodzą z takich miejsc, czy żyją w takich środowiskach, gdzie rzadko występują jakieś kolorowe egzemplarze frików, które ubarwiają rzeczywistość, to ty byłeś dla nich jedyną szansą na, 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 na kontakt. Fakt, że przez ekran telewizora, czy jakikolwiek inny sposób, ale. Nadajesz temu, nadajesz temu pewną na normalność. Szczęście, na szczęście jest tak, że wiesz, że jakby to nie jest wykreowane, mhm. tylko ja przedstawiam to, jaki jestem. Rozum jakby, um, że nie zakładam sobie, aha, to dzisiaj muszę zrobić, mhm. muszę teraz po prostu wyjść, wraź stopach i. Znaczy, dla mnie i to yeah. os ostatnio, właśnie tak. To ja, ci, ja ci to mówiłem kiedyś, że ja się zacząłem tak obawiać, czy to jest troszeczkę takie ugładzone. Wiesz, no bo, Na szczęście przerwałem bo, to milczenie e, lateksowym kombinezonem. No <laughs> bardzo dobrze, cieszymy się z tego bardziej, bo, no, bo był taki właśnie moment w X-Factorze, że tam naprawdę były takie no, hardkorowe te kostiumy i było takie, takie mm, na, te, na tej Eurowizji to wręcz po prostu byłeś to taki. Prawa, ale wciąż wiesz, gdzieś tam zachowana była ta równowaga mm -hmm. i wydaje mi się, że cały czas tak jest. Pamiętaj, że nie wiem, David Bowie, wydając ostatnią płytę. Był w garniturze. No wiadomo, wiadomo. Więc jakby no są etapy. No, miał 70-69 lat. A Wiesz co, bo tak rozmawiamy i patrzymy no i pop, sobie. No raczej no, chodzi bardziej nago garnitur, teraz. garnitur to ma pewnie w szafie. Ale, ale chyba go kiedyś widziałem nawet w garniturze. A mniejsza z tym zobacz, mówimy o tym, jak, jak świat cię odbiera, jak świat cię postrzega, jak świat cię ocenia. A czy ty sam wobec siebie jesteś krytyczny? To Jezu. Ja chyba jestem najbardziej krytyczny wobec siebie we wszystkim, co robię, naprawdę. Ale tak na co dzień to czymś to się objawia? No po prostu ja analizuję każdy swój występ, nienawidzę, jak wydarzy mi się jakiś kiks. Jestem bardzo po prostu. Lubię, lubię być perfekcyjny w tym, co robię, i w swoich wykonach. I bardzo często przeszkadza mi to, że jeśli na przykład odsłuchuję jakiś utwór i mówię. Kur Mhm. Nie udało się. Nie udało się. Często jest tak, no bo. Um, wychowałem się na takich e, postaciach i na, na takich gwiazdach, gdzie oczywiście później się dowiedziałem, że Michael Jackson połowę koncertu śpiewał z playbacku, a tylko na przykład ballady wykonywał mhm. na żywo. Um, I cały czas gdzieś tam ta moja świadomość jest taka, że musi być to zaśpiewane czysto. Mhm. Czysto oczywiście nie oznacza, że nie może być kiksów, no bo kiks może się zdarzyć, no bo jeśli robimy półtora godziny, półtorej godziny koncert, no to jednak to gardło jest zmęczone, ale żeby trzymać się tonacji, więc czasem jak mi się na przykład omsknie coś, no to jestem zły, ale mam świadomość też tego, że no, że, że a ten jest playback to... nie, nie korcicie? Nie. Jak to jest jakaś na jak w życiu, kołaratu. Kołaratu. To Nigdy. trzeba naprawdę potrafić z playbackiem. All Nigdy right. w życiu nie chciałbym śpiewać z playbacku, a jeśli będę śpiewać z playbacku, to nie chciałbym już wychodzić na scenę. Okay, no ale może zaczniesz siebie... tańczyć... Jak jak, wiem, jak, la jak Michael Jackson i po prostu nie będziesz w stanie po prostu za, zaśpiewać. Dobra, jak będę robił takie trasy e, po świecie, takie ogromne tury, Aha. gdzie, wiesz, będzie tych koncertów 365 w roku, to może się skuszę. Okej, okay. czyli, czyli jest, jest jakiś ten... Ale w ogóle, Michał, bo ty jesteś uh, w Jury, jak to mówi Jana Krupa, um. The Voice of Poland. I teraz zastanawia mnie w ogóle, czy takie programy jak The Voice of Poland mają w ogóle jeszcze sens i zastosowanie? Po co są te programy? Wiesz co, mnóstwo ludzi marzy o tym, żeby um, móc działać w tym, co kocha. W, mm. tym, co, w, te, w tej dziedzinie, którą kocha. Um, I fakt, faktem Wielu ludzi, którzy przychodzą, przychodzi do tego programu, może zostać hurzystką hurzystą bo jakby mm -hmm. do wykonywania takiego zawodu naprawdę trzeba mieć jaja, bo to, że śpiewać ktoś potrafi, mm -hmm. to jest jedno. Ale to, że dostanie, że ludzie są bezwzględni i może dostać od nich w Dość mocno w twarz, może spowodować to, że już nigdy nie sięgnie do tego. Mm -hmm. I z, zmierzenie się z takim wyzwaniem, jak, jakim jest scena, jakim jest drugi człowiek, który siedzi przed telewizorem albo który jest po przeciwnej stronie sceny, jest e, naprawdę bardzo wymagające. Zresztą sam o tym wiesz, mm -hmm. że publikę musisz kupić, bo jeśli publika nie kupi ciebie, to, to jest traumatyczne przeżycie. Tylko, że tak naprawdę ty jesteś. Takim jakby wyjątkiem, któremu program typu Talent Show bardzo pomogło, prawda? Że nie miałeś rodziców w Show Biznesie, nie miałeś wujka cioci. Tak naprawdę, no nie jesteś z Warszawy no tak. i jesteś tą taką jednostką, która wykorzystała swoją szansę, która gdzieś, tak jak mówiłem przed chwilą, wryła się do masowej świadomości. Każdy praktycznie wie, kto to jest Michał Szpak. Ale. Dlaczego wiele tych osób, szczególnie w ogóle zauważyłem, że jest taka przypadłość w The Voice of Poland, że my o nich zapominamy, że było mnóstwo genialnych wokalistów, osób, które śpiewają tak genialnie. A, no właśnie, o, dlaczego ich nie ma? Geni bo genialne śpiewanie to nie jest wszystko. No właśnie. Nie jest wszystko. Po prostu musisz mieć osobowość, musisz mm -hmm. mieć determinację. Bo czy, ja też miałem po programie, wiesz, wydałem tą epkę no. e, i. Był, to był knockout, rozumiesz, że to był po prostu taki moment w moim życiu, że No był, bo ty nie miałeś tak naprawdę czasu do końca jakby własnej twórczości dowiedzieć się, kim chcesz być, prawda? No to... I wiesz, i, to, to, i, jakby, i cały czas gdzieś tam ja jestem taką osobą, że cały czas szuka, że nie zamyka mhm. się w jednym gatunku, że chce próbować tego, tego, tamtego, bo jakby mhm. chce się rozwijać też e, muzycznie i wokalnie, mhm. ale do tego wszystkiego musi człowiek mieć ogromną determinację, bo bardzo często jest tak, że są przeszkody, których nie jesteśmy w stanie pokonać mm -hmm. i one często pokonują nas, ale wartością jest to, że my pokonamy tą przeszkodę za jakiś czas i pójdziemy dalej. A myślisz, że ci uczestnicy, oni są tego świadomi, czy on, bo, bo, bo ja myślę, że nie są świadomi. Bo, bo właśnie chyba ciężko by jest być świadomym, jeszcze szczególnie w takim etapie, gdzie to... Jesteś Wydaje się, że tak. jest wszyscy, i Instagram działa, Facebook jest, je, wo, 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 i nagle Siak. gaśnie. Kończy się program, prawda? I co dalej? I to jest, i to właśnie I to jest... jest rola menadżera, to jest rola wytwórni, to no jest tak, tylko, że to... ile Ilu jest tych menadżerów, prawda, którzy są dobrzy? dobrzy ile jest tak naprawdę wytwórni, które się tak zaopiekują od początku do końca? No. Jest, jest bardzo ciężko. Wiesz, no Wszystko jest kwestią tego, czy w kimś jest zauważony potencjał, czy też nie. Mm -hmm. Poprzedni The Voice wygrała Marta, która wydaje mi się, że sobie całkiem dobrze radzi mm -hmm. i, i że to wszystko idzie do przodu i trzymam za nią naprawdę bardzo mocno kciuki, bo to jest utalentowana osoba, która działa sobie w mainstreamie tak jak chciała i to mm -hmm. jest fajne, mm, ale w, no może właśnie o to chodzi, że Polska nie jest też dużym rynkiem. Mhm. Oczywiście każdy może znaleźć sobie w niej niszę, ale też nie może jakby programy nie mogą powo powodować tego, że każdy będzie gwiazdą. Mhm. Bo gdyby każdy był gwiazdą, to licząc 9 edycji, no to pomyśl sobie, co byłoby na polskim rynku. No, musisz po, się, razy parę musi, musisz nie się byłoby po prostu yy, pracy. Yy. Nie byłoby pracy dla was, ale wiesz co, yy, yy, Bo show biznes <laughs> Pewnie ten, do którego ty, o którym ty myślałeś wchodząc, różni się zupełnie od tego, w którym tak naprawdę funkcjonujesz dzisiaj. I ja miałem okazję obserwować cię w paru różnych sytuacjach i e, jedna rzecz mnie uderzyła tak dosyć e, mocno, chociaż widziałem takich sytuacji masę. To, są, to, to jest taki moment, w którym ty się spotykasz z fanami. Takimi, e, nie ten e, sformalizowany, zorganizowany fan, mm -hmm. gdzie gdzie są jakieś relacje, gdzie, się, y, gdzie ty potrafisz z imienia każdego wymienić. Tylko takie, y, wiesz, no, y, gdzieś tam y, y, trzycyfrową drogą trzeba dojechać do jakiegoś mniejszego miasta, i tam się okazuje, że po koncercie czy po jakimś spotkaniu zostają ludzie y, w różnym wieku, zazwyczaj mhm. to jednak ci młodsi są paliwem takiego wydarzenia, y, i oni. Podchodzą do ciebie, y, mam na myśli postawę mm -hmm, życiową. Mm -hmm. Podchodzą do ciebie absolutnie serio, absolutnie poważnie, że to, to jest trochę taka sytuacja, w której być może żarty się kończą, a zaczyna się odpowiedzialność y, za słowo, za, za, za przekaz. Za ale ja twór. Wydaje, mi, wydaje mi się, że każdy, każdy artysta, nie mam tu e, na myśli tylko i wyłącznie wokalisty, ale mm -hmm. pisarz, malarz. Każdy ma swoje, swoich odbiorców i każdy jest odpowiedzialny za, za nich. Mhm. A to, ten, ten, ta, to objawienie się tej odpowiedzialności. Bo, bo zakładam, że sporo osób, które wychodzą nawet z takich właśnie programów, talent show, nie do końca sobie z tego zdaje sprawę. One, one myślą o tych takich bardzo jasnych y, sytuacjach, jak wiesz, flesze, fajerwerki i tak dalej. A nie do końca sobie zdają sprawę w to, w, to, w co dokładnie wchodzą. No, bo nie można sobie zdawać z tego sprawy. Nawet jeśli widzi się to na filmach, nawet jeśli. A pamiętasz czyta ten się moment kiedy, kiedy ty sobie z tego zdałeś sprawę, że ej, to nie do końca są jaja. Znaczy, Albo że ja... to nie wygląda tak, jak sobie wyobrażamy. Znaczy, jakby... To, co się dzieje, jest totalnie świadome od samego początku. Ja chciałem, no. żeby tak było. E, gdzieś tam naprawdę e, to marzenie, które miałem, cały czas się spełnia i idzie do przodu. I e, liczyłem się z konsekwencjami. Wiedziałem, jak to może wyglądać. Oczywiście później wszystkie te zawirowania, e, rozpady fan klubów, natarcia z jednej strony, natarcia z drugiej strony, konflikty, to wszystko. Tylko, że to jest coś poza naszą świadomością. Ja mogę im przekazywać tylko dobre słowo i pewność tego, że mam do nich ogromny szacunek, ale to, co oni z tym zrobią, to jest tylko i wyłącznie ich wola. Mnie, jakby odpowiedzialność moja kończy się w momencie, kiedy. Mm, ja wiem, że jestem czysty, że mam do nich czyste intencje, że mhm. jeśli e, spotykam się z nimi, odpowiadam na ich pytania, um, jestem wobec nich szczery i prawdziwy, ale to, co się dzieje później, jakby ja mam swoje prywatne życie i y, y, y potrafię je rozdzielić pomiędzy y, y, życiem zawodowym, a pomiędzy swoim prawdziwym życiem. I bardzo często jest tak, że jak wychodzę z domu, ja zapominam o tym, że jestem Michałem szpakiem, bo jestem Michałem szpakiem, ale takim Michałem szpakiem, Domowym. który przyjechał. Przyjechał sobie z Jasła jestem. na rowerze, jeżdżę sobie mm -hmm. na rowerze, mm -hmm. chodzę na siłownię. I, I czasem mam takie, że ktoś mnie zaczepia i mówię, Łat, Dla, mm -hmm. dlaczego? W sensie, że ja nigdy nie miałem takiego syndromu. Byłem na wielu koncertach, miałem styczność z wieloma postaciami zagranicznymi, nie tylko, ale nie mam takiego syndromu, żeby, takiego syndromu fana. Mm -hmm. Może Także podziwiam ich bardzo, Podziw podziwiam tych yy, ludzi znaczy, bardzo za oddanie. Mówisz o tym, że nie jesteś fanem kogoś, kogoś tak, żeby aż, aż tak. Żeby aż tak, no, mm -hmm. żeby jakby nie fascynował nimi zrobienia sobie zdjęcia z kimś, coś. jest ogromnym... Taki... A nie ma takich osób, że nawet ej, wiesz, wstydzisz się po prostu do nich podejść, bo ich tak podziwiasz? To może to nie jest, idzie w tą stronę bardziej? Nie, ja zdaję <śm> sobie sprawę z tego, że to jest ich życie prywatne po prostu. Mm -hmm. Że A to... ty masz tak jak anglosasi mawiają, my home is my castle, że to co się dzieje w. Absolutnie. I to jest bardzo wyraźnie zaznaczona granica i. Absolutnie. Będziesz tego bronił jak niepodległości. No zresztą, no ale wpuściłeś do swojego domu program Dach nad gwiazdami dach nad gwiazdami. Czy pod gwiazdami, czy coś takiego. To było na Kanal Plus, pokazywałeś swoje czeka, mieszkanie. Ale to było w mieszkaniu wynajmowane, więc wiesz, A, jakby... to, to, to trochę, wiesz. To jest... E, w, do, do swojego mieszkania nie wpuszczę, <grym> nie wpuszczę nikogo, no chyba, że to będzie ogromny penthouse z dziesięcioma basenami. Z dziesięcioma basenami. <grym> to już <grym> chyba niedługo, bo jak plotki poszły, że już jesteś milionerem. No to jest najbardziej śmieszna plota, jaką usłyszałem. Boże, czy ty się? Jest taka. bardzo, bardzo spokojny. Po programie. jednak. Dobra. Nie, bo ty nie, siak, no. Po A chciałem. to oddajesz. To co ja? Znaczy, nie, my to. pożyczamy, to oddajesz. Nie, nie oddajemy, bo. On ma czyli nie pożyczasz, A. czyli daj. D daj go. No, <laughs> no, <chciałem laughs> tak, pożycz na wieczność, nie? Uh, no. Czyli to nie jest prawda. Nie, do końca. Nie, nie, nie do końca, nie do końca. No bo to ludzie sobie jakby... tak właśnie e, liczą te koncerty, nie zdając sobie sprawy, jakim gigantycznym kosztem są w ogóle te, te koncerty, no, bo, ty, t... bo ty nie masz koncertu, że przyjeżdżasz z podkładem i śpiewasz, tylko tam jest scenografia, cała ekipa, muzycy. Dokładnie. No nie wiem, co tam jeszcze, no, wszy, wszystko no jakby dumo. cała, ty, ty, cała e, Też w jakby... teatrach gracie, są bardzo drogie miejsca w ogóle do grania, najdroższe tak naprawdę, żeby, żeby sobie tam zagrać, nie? A wyobrażasz sobie e, 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 swoje życie... Bez muzyki, w sensie, że nie wydarzyło się to, co się wydarzyło, że z jasła, nie pojechałeś do Krakowa, nie do Warszawy i nie, nie, nie wydarzyło się do tylko, Krakowa. Wiesz, mm. no, życie potoczyło się w taki prozaicznie brutalny sposób. Czy, ym, Kasa na Tesco, wiem, że yy. nigdy by się tak nie wydarzyło, do tego, że yy, jakby sytuacje, które działy się w ciągu mojego życia yy, do momentu yy, do teraz. Cały czas były związane z muzyką, cały czas były związane z jakąś sztuką. Um, nie zakładam, że um, będzie inaczej, bo to jest całe moje życie. Uh, nawet jak kicham, to śpiewam, więc mm. uh, śmieje się moja uh, przyjaciółka, ale. Uh, być może zostałbym podróżnikiem. Być może kiedyś tak właśnie będzie, że, że zrobię sobie długą przerwę i wyruszę w podróż dookoła świata. Bo ja już teraz potrzebuję rozwoju takiego osobistego. Mhm. Potrzebuję e, takiego wyjścia spoza strefy komfortu, którą tutaj mam mhm. i próbowania czegoś, co nie należy w ogóle do mojej profesji. A, a co mogłoby być dla ciebie takim wyzwaniem? Takim, które, wiesz, daje jakieś bodźce? Wszystko. Wszystko, co nie jest to, ty, tą profesją, którą wykonuję teraz. Ale ty, ty tak naprawdę, czyli ty mówisz po prostu to, że nie, nie miałeś planu B i dążyłeś konsekwentnie do tego. Absolutnie. I to jest chyba tajemnica sukcesu, tak naprawdę. Myślę, że tak, no ty, mm -hmm. właśnie, to jest ta determinacja. No, jakby e, nie ukończyłem szkoły muzycznej. Teraz dopiero zapisałem się na lekcje gry na pianinie. Bardzo dobrze. I z tymi lekcjami śpiewu? Nie lekcje no. śpiewu cały czas A, oczywiście, to tak, 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 tak w ogóle, Ja w ogóle no, naprawdę w ogóle. bardzo mocno dbam o, o, o swój instrument. Chodzę na lekcje, przed każdym koncerciem się rozśpiewuję i, i jakby z tą muzyką mam cały czas styczność. Co więcej, Najgorszym dla mnie wyzwaniem, jeśli chodzi o śpiewanie, są, jest zapamiętywanie tekstów, bo ja nie słyszę w ogóle tekstów. Ja słyszę linie melodyczne, mhm. jestem bardzo szybko w stanie się ich nauczyć, mhm. ale tekst, ja mogę, nie, nie wiem, co to jest. Nie, nie wiem, mhm. po prostu on się nie koduje w mojej głowie. Ale wiesz co? Uderzyła mnie jedna rzecz, prawda? Słuchałem Twojej nowej płyty i wszystko tam sprawdzałem, i pytanie dlaczego Michał Szpak nie pisze swoich piosenek i nie pisze swoich tekstów? Wiesz co, nie pisze swoich piosenek i nie pisze swoich tekstów, dlatego, że m, pracuję z e, takimi producentami, m, którzy zrobili to, e, napisali tą, tą płytę, mhm. dla, tą poprzednią płytę i tą płytę dla mnie. Na moje teksty i na moje m, kompozycje przyjdzie czas. Czyli to jest ten kierunek, że ten fortepian... Teraz I... jest taki moment, kiedy, mm -hmm. wiesz, kiedy wiem, że e, ja będę mógł stworzyć coś sam dla siebie, ale nie będę, ja się nie wstydzę tego, że nie jestem kompozytorem, ani mm -hmm. autorem tekstów, bo mimo wszystko e, jakby to, co się dzieje, jest pisane pode mnie, mm -hmm. wyraża gdzieś tam moją e, wrażliwość i moją osobowość. Mm, posiłkuję się tym w tym momencie, ale to nie oznacza, że nie będę e, samodzielny w przyszłości. Czy to jest tak, to jest ta droga, to jest ten rozwój, to jest ten kierunek. Tak, to jest absolutnie, absolutnie. absolutnie nie jest tak, że się zamykasz na to, prawda? Nie, 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 mhm. po prostu, tak, tak teraz jest w tym momencie. Bo to no, nie twoja wina, że tak naprawdę ten rozwój jest już, kiedy ty jesteś. Jakby znaną marką, prawda, że nie masz tego czasu, żeby sobie po kolei robić i tam próbować coś, tylko jednak jesteś od razu no, oceniany. Jest prawda? to rzeczywiście mm. w taki sposób masowy mm, Ale to słuchajcie, ja, ja bym chciał na chwilę tego kota odwrócić ogonem, bo z Twojego pytania wynikało, że niemalże chyba wszyscy się tu zgadzamy co do tego, że trochę tak jak Emi Mikehouse mówiła, że. Artysta wychodząc na scenę i śpiewający siebie, swoje kompozycje, swoje teksty jest wtedy taki pełny, <totrę> że jeżeli tam się kogoś odtwarza, czy coś, no to, 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 to możesz być doskonałym artystą, rzemieślnikiem, ale to jeszcze nie jest tak. Genialnym wokalistą. Tak, ale, ale odwracając tego, tego kota ogonem, pamiętam, jak kiedyś uderzyło mnie, jak powiedział to albo Grzeg Grzesiek Markowski, albo Albo, albo pana, już nie pamiętam, ktoś z nich, yy, yy, mówiąc o współczesnej muzyce, i trochę jak gdyby będąc nią rozczarowany, powiedział, że kiedyś, to jest to, co mm -hmm. yy, pewnie zawsze wszyscy uwielbiamy jako dwudziestolatkowie, yy, że kiedyś to były, yy, te czasy wyglądały inaczej, ta muzyka był, inaczej smakowała, bo była tak jak i dzisiaj śpiewana przez zajebistych wokalistów, mm -hmm. tylko że utwory były komponowane przez zajebistych kompozytorów, a teksty były pisane przez zajebistych tekściarzy. A dzisiaj każdy ma trochę to, o czym mm. wy powiedzieliście, ma ambicje być sobie sterem, żaglem, okrętem i wiatrem. Czyli... I co więcej, ja uważam, że na przykład prawda? na dzisiaj mm, nie wiem, czy byłbym w stanie napisać super tekst. Dopóki go nie napiszesz, to Dopóki nie Dopóki go nie mm. napiszesz. Jak byłem, jak byłem e, młodszy i miałem swój zespół Whiplash, to ja pisałem teksty. Dzisiaj do nich wracam. One są e, gdzieś tam m, takie trywialne, trochę infantylne, ale mimo wszystko jest to mój tekst, który mhm. ja napisałem do, do tej muzyki. Zresztą tak samo było z tekstami na epkę. Po części e, były to moje teksty. E, I w pewnym momencie pomyślałem, dlaczego, dlaczego nie spróbować posiłkować się e, czyjąś twórczością. Mhm. Jakby nie mam z tym problemu. Może tak. Aha. A powiedz, e, czy oprawa koncertu, oprawa występu, e, taka, no właśnie, e, David, David Bowie miał takie okresy, w, bo go przywoływałeś, e, gdzie ona była iście bizantyjska mhm. i to, 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 to już było coś więcej. To było show, to był spektakl prawie, e, ale nie, nie macie czasami poczucia, że ta taka z, Zbyt już barokowa oprawa. Ona trochę odwraca um, uwagę od, od muzyki samej. Że Nie taki mam takiego Stink w ogóle. wychodzący wiesz, w jeansach i w, w czarnej koszulce to jest. Um... Ale wiesz, no, jakby Stink wyszedł w um, anturażu barokowym, no to myślę, że mogłoby to być dość groteskowe. No. Ale w momencie, kiedy gdzieś tam cały czas. Um, nie, nie, no, czy wyobrażasz sobie mnie, wychodzącego w garniturze? Ja myślę, że to byłoby totalnie sprzeczne. Nie dość, że z moją osobowością. To z tym, co się działo do tej pory. I oczywiście mogę to zrobić mając lat 45, bo pewnie dorosnę do tego, żeby móc wyglądać w taki sposób i być wiarygodny, ale w tym momencie ja myślę, że ludzie mogliby to odebrać jako... What the fuck! Sprzedałeś się. Mm. Hmm. To mi się wydaje, ja że, sobie że to taki, że jest że wiesz, taki taki balans po prostu, uh -huh. że że każdy aspekt jest bardzo ważny, tak mi się wydaje. To ja lubię, ja muzyki, lubię poza tym ja uwielbiam to, że koncert jest show, że coś się tam dzieje, że, mhm. że to jest jakiś taki szacunek dla widza, że on przychodzi, on wie, za co zapłacił, bo zapłacił za to, że są stroje, za to, że jest scenografia, za to, że są muzycy na żywo i za to, że tam się naprawdę coś dzieje, że jaka, mhm. jest jakaś fabuła w tym wszystkim. A największa cena, jaką tobie przyszło zapłacić, ale nie ta y, taka wymierna, zmonetyzowana, tylko ta taka ludzka y, za, y, za sukces. Y, te, te, tą najwyższą ceną, co do tej pory było? nie? Alkohol, narkotyki? Nie, nie, nie. Najwyższą ceną było na pewno, na, na pewno był mm, ograniczony kontakt z mamą. Przez mhm. sobie, jakby, nie mogłem spędzić z nią tyle czasu, ile chciałem w tym okresie, bo te, wtedy się bardzo dużo działo też. Mhm. E, utrata przyjaciół, bo jednak nie wszyscy e, ludzie rozumieją, m, miarą e, przyjaźni jest to, jak ktoś reaguje na sukces. Mhm. Bo, m, to jakby prawda. w biedzie e, wszyscy sobie potrafimy pomóc, ale jak ktoś osiąga sukces i nie ma czasu, ale nie ma czasu, bo naprawdę go nie ma dla drugiego człowieka, no to w Wtedy gdzieś tam weryfikują się ludzie, m, którzy spędzali z tą czas, i to jest taka największa strata, bo jednak wpuszczasz, co jest bardzo trudne y, w przypadku m, osób, które mają życie medialne i nie są anonimowe, bardzo trudno jest kogoś wpuścić, mu zaufać, naprawdę bardzo trudno, i ciężko jest się później takiej osoby pozbyć, bo. Ona zna wszystko. Mhm. Może totalnie wykorzystać to na pstryknięcie palcem, żeby, nie wiem, sprzedać to do jakiegoś mhm. e, newslettera po prostu. A to co można wykorzystać przeciwko tobie? No wy się znacie dłużej. Znaczy, ja, ja, nie... myślę, ja myślę, <laughs> że, że nie mam sobie nic do zarzucenia. Mhm. Co więcej, e, nigdy nie ukrywałem, że e, jakby takiego... Ja żyję w sposób totalnie normalny, z przyjaciółmi, mm. wychodzę na imprezy i nie boję się mi tego... Nie zamykasz się w klatce? Absolutnie Naprawdę nie. zakupy robisz sam? A kto ma mi robić te nie, zakupy? no, można przez internet. Gosposia. Chodzi, je, je. gosposia? Nie, mam taki cudowny kiosk naprzeciwko chaty, więc e, więc tam pani mi e, co chce to zawsze daje. A jakby ci taki mały diabełek jak usiadł na ramieniu i powiedział do ucha, mówi Ty stary, może się dogadamy, ja bym ci zwrócił prywatność. I co? Za to? No, to co byś, co bym musiał ci zaoferować za to, żebyś go przytulił jednak tego diabełka i powiedział, dobra. Że zwróciłby mi prywatność? Mhm. No nie, bo... Taką anonimowość, I... wiesz, taką... Przecież, nie, no ja no, no, przecież do to się tego... Do tego... Ale przecież, przecież... on dąży do, od tego, od dziecka, To no, przecież ktoś, jak chce być anonimowy, to idzie w bluzie i taki jest szary. No, no. To, to jest... No, znaczy, no, wiesz co, no. Co, jakby, no jest to swego rodzaju absolutnie coś w, w rodzaju narkotyku z racji tego, że... Mm, każdy medal ma dwie strony. No. Trochę jest w tym wszystkim przekleństwa. E, no bo już nie można być tak spontanicznym w życiu, mm. a z racji tego, że ktoś może ci zrobić zdjęcie telefonem. No, i. Pojawiają się koszty. Pojawiają no. się, ale z drugiej strony jest to niezwykle przyjemne, że jednak e, jak się idzie do jakiegoś urzędu, to się robi wszystko o wiele szybciej. A jak idziesz z przyjaciółmi, z najbliższymi, z bliższymi, dalszymi, ale ze swoimi tak zwanymi ludźmi, no i gdzieś tam ogniskujesz tę uwagę otoczenia, to ci, te osoby wokół ciebie nie są, nie czują się, nie, nie ma jakiegoś dyskomfortu, nie czują się trochę, wiesz, pomiędzy. Nie, mam takich ludzi wokół siebie, którzy nauczyli się żyć z tym, a poza tym wydaje mi się, że jestem trochę jak Marilyn Monroe i potrafię zniknąć wtedy, kiedy chce. Mm -hmm. Cwaniak. Cwaniak. Czy, no? Ja jeszcze chciałem wrócić do płyty twojej najnowszej, bo zastanawia mnie to, dlaczego ta płyta jest w całości po angielsku. Wiesz co, dlatego, że teksty, które były propozycjami polskimi, mm -hmm. były jakby nieadekwatne do tego, w jakim jestem miejscu, mm -hmm. Mm. I po prostu nie... Czyli co nie można nie... było zmienić tak no nie można Bo naprawdę... A może bardziej cię interesowała albo zaczyna cię interesować taka kariera już wiesz międzynarodowa znaczy, wiesz to to jest na pewno e, super sytuacja na przyszłość i, i nie ukrywam że gdzieś tam w planach takie rzeczy są chociaż jest to ogromnie trudne naprawdę ogromnie trudne i każdy może e, to potwierdzić z racji tego że no, polska to nie są budżety zagraniczne a, mhm. i, i każdy ma tego świadomość, aczkolwiek małymi krokami. Jeszcze jestem młodym człowiekiem, więc mhm. mogę próbować. Mm. Ale czy nie, nie, nie jakby nie utrudniasz sobie trochę, wydając płytę w całości po angielsku, funkcjonowanie z tą płytą w Polsce? Być może sobie utrudniam, aczkolwiek uważam, że ona koncepcyjnie w języku angielskim jest o wiele ładniejsza, mhm. bo wprowadza. Słuchacza w jakiś trans, który nie wyprowadza go, że leci pięć piosenek po angielsku i jedna piosenka po polsku, która. Z czym totalnie. się zdaje? Ja na mia... przykład nie lubię tego, jak jest dziesięć języków, albo choćby dwa na jednej płycie. No. Że to jest po prostu wiesz, że słuchasz, mm -hmm. słuchasz płyty i nagle wjeżdża polski tekst, który. Często bywa tak, że jest e, e, trudny mm -hmm. po prostu do zinterpretowania, więc jakby stwierdziłem, że okej, okay, będę, e, udźwignę ten ciężar i to nie jest tak, że ja nie miałem tego świadomości, że mówię sobie, a, wypuszczę płytę po angielsku, jeszcze z, zważywszy na to, że ja najlepszego angielskiego też nie mam e, i że to będzie... Mm -hmm. Super odebrane. Mm -hmm. to, było, to, to było jakby kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. No tak, I tak. Ja ta, ta płyta powstała po to, żeby e, obronić ją trasą Dreamer Tour, która e, wydaje mi się, że jest naprawdę e, bardzo dobrze przygotowana i zobaczymy, co się z tym stanie. A powiedz, jak z perspektywy czasu oceniasz e, to zjawisko zwane Eurowizją? Czy to... no, wspaniała przygoda naprawdę um, która pokazała mi, jak ogromna różnica jest pomiędzy tym, jak funkcjonuje przestrzeń muzyczna za granicą, a jak e, funkcjonuje przestrzeń muzyczna tutaj w Polsce. No. Um, na plus. Mhm. E, I Pokazała mi, jak wielki szacunek do ludzi, jest tam, a jak błaho traktuje się artystów tutaj. Okej, okay, czyli rynek muzyczny ten nasz jest przez ciebie wyżej oceniany niż... Nie, Zagraniany. nie, nie odwrotnie ale na czym polega to um, sz mniejsze szanowanie um, artystów nie, tutaj nie w Polsce? Ci, nie, nie potrafię um, ci tego... Um, to chodzi o technikę, o, o menadżerów, o wytwórnie muzyczne? Czy na przykład Nie, że tu jesteśmy pod, jakby artyści w Polsce są e, można ich dotknąć i przez to, że można ich dotknąć, mm -hmm. to nie są mniej wartości. Są mniej wartości. Są, są łatwiej dostępni. Absolutnie, absolutnie. Mm -hmm. Ja myślę, że wy wiecie o czym co, co mm -hmm. ja mam w głowie, jak to wygląda. Mm -hmm. Nie potrafię tego um, nie potrafię tego Czyli chodzi o to, um, że jak ktokolwiek jest za granicę, to już jest od razu to raz, a mm -hmm. dwa, no. To jakby, może jest jakiś kompleks sam, jeszcze, tam, wiesz? Chodzi mi o, nie wiem, no, dla mnie takim przykładem e, totalnego zdewastowania była Violetta Villas mm -hmm. e, i, i Czesław Niemen, który mm -hmm. jakby w momencie, kiedy zaczął być tak naprawdę pionierem muzyki e, elektronicznej, nagle świat o nim zapomniał. Tak, mm -hmm. że jakby. E, mm, Wydaje mi się i myślę, że m, wielu ludzi może mi przyznać rację, że doceniamy m, wielkie osobowości. Nie mówię tylko o świecie muzycznym, dopiero po śmierci. Mm -hmm. Niestety no, tak jest. I wtedy w, w, wielki piedestał, i wtedy, no tak, wielka strata. A, czytałem teraz, jak a, wracałem ze swojej wycieczki. A, czytałem a, ogromny artykuł na temat Marii Skłodowskiej, który że w Japonii jest to lektura obowiązkowa, mm -hmm. a u nas jest to co? Mm -hmm. Co my wiemy na temat Marii Składowskiej? No, mamy się czego wstydzić, wiesz, no nie mogła studiować I, to w Polsce, o, jakby, nie? O, i o to chodzi, i jakby o to chodzi, <coughs> że jakby, to o ten szacunek mi Ale chodzi. Ale teraz z dumą o niej mówimy. Tak, no ale historia mm -hmm. w Retivilach jest tragiczna. No, jest tragiczna, prostu, jakby. Tak, tak. Smutne. Ale i jej pięć minut trwało jednak parę dekad. To też. Um, tak, ale ale ona, no, ale, to było, i, to było ale Wiesz, ale jakby. E, kobieta, która ma tak ogromny głos, jest, e, osobowość, tak taką osobowość. Taką ogromną osobowość. Śpiewa na jednej scenie z Frankiem Sinatrą i e, m, przy, przyjeżdża do Polski i nie dostaje żadnej nagrody na żadnym festiwalu. Bywa. Nigdy. Ale wiesz co, ja... może te czasy się zmieniają. Oczywiście, że się zmieniają, tylko chodzi o to, że jakby mm, potrafimy wyśmiać kogoś za to, że potrafi być ponad tym wszystkim, co mm -hmm. się dzieje, a nie potrafimy go docenić za to, że jest prawdziwy, szczery mm -hmm. i nie udaje nikogo i nie chce iść z prądem, bo ma na tyle odwagi, żeby płynąć pod prąd. To wiesz co, bo to ja cię muszę trochę poprowokować teraz, tak mi się wydaje, bo y, i to zupełnie na serio, pewną sprzeczność y, y, u ciebie zauważam, y, albo pe 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 pewną taką rzecz, którą y, będę cię prosił, żebyś mi wyjaśnił, bo może nie kumam y, do końca, prawdopodobnie nie kumam wszystkiego do końca, ale y, jeżeli bym próbował opisywać twoją postać, taką y, tą show biznesową, mm -hmm. medialną, to y, to pierwsze co bym to używałbym takich słów jak wolność jak brak ograniczeń mm -hmm. swoboda no generalnie wolność tak jeżeli myślę o rynku muzycznym to na pewno nie myślę o nim w taki sposób jaki się myśli o sporcie że to są zawody kto szybciej mm -hmm. kto dalej mm -hmm. kto dłużej kto więcej kto cokolwiek tak? to jest bardzo sport jest bardzo wymierny jest liczony w metrach sekundach no tak. kilogramach nie? nie tak jak muzyka i sport się troszeczkę kłóci z tą wolnością. Każda sztuka, jak gdyby, jest nośnikiem tej wolności. I no, teraz sport jest ornągiem po prostu. Tak. A teraz dochodzę do tej sprzeczności. Startując w, w, w talent show, przystąpiłeś do pewnych. Bądź co bądź irracjonalnych zawodów. Konkurując w ramach Eurowizji, przystąpiłeś bądź co bądź do kretyńskich zawodów. No bo muzyka to nie są kilogramy, metry, centymetry i tak dalej. Tak, sekundy. Wreszcie sam zostajesz jurorem, czyli legitymizujesz tę, przepraszam za słowo, kretyńską sytuację. Trenerem. Przepraszam. Okej, okay, a nie mniej. Bez... Znaczy, jest to zupełnie coś innego, dlatego że. Jasne. No, ale odwracasz fotel, no. No, odwracam fotel, Aha. ale ja. Ale odwrócenie fotela to jest docenianie, a nie ocenianie. Mhm. No to ładnie z tego wypłynąłeś. Mhm. Jak, jak, widzisz, jak pan, polityk. Ale on bardzo potrafi właśnie. Widzisz tak, siebie w sobie. polityce? Nie. Nie, nie chce się, się z nią postaci, mieszać i, i, i jakby nie czuję się na tyle silne. Myślę, że gnojenie jest podobne jak w show biznesie. Oj, nie wiem czy nie wiem. Myślę, no, myślę to ja że wiem. Jakby to, to są takie rewiry, w które ja, ja jestem artystą, a nie politykiem i tak pozostanie. Oczywiście będę nakłaniał wszystkich dookoła i używał um, z, z swoich social media do Aha. tego, żeby ludzie jednak byli aktywni w tym, co się dzieje, uh, ale nie jakby. A no, właśnie, czy nie uważasz, że czasami to, po, to pojęcie, to z, zdanie "jestem artystą" um, jest przez niektóre osoby tak nadużywane? Bo jest to, nadużywane, mm. ale wiesz co? To jest bardzo, to jest bardzo Um, niesformalizowane. Mhm. Mm bo teoretycznie każdy może nazwać się artystą, bo nie wiadomo, co robi w swoim życiu. Mm -hmm. Okej. Okay. A czy Michał Szpak. A czy może tak? Dlaczego Michała Szpaka nie ma na openerze? Nie mam pojęcia. Ja myślę, że jakby do tego, do tego etapu jeszcze y, muszę, że tak powiem, y, zrobić kilka innych płyt. Mm -hmm. y, być może y, zmienić strategię tego wszystkiego. Nie Ale fajnie. widzisz się na deskach y, w Babich domach, na, na scenie? Wiesz co, ja jestem y, y, artystą, który uwielbia wielkie sceny, które mhm. wielkie sceny jakby budzą we mnie. Chęć latania. Tak, tak ogromny jakiś ładunek yy, yy, energetyczny, że jak, to jest aż podniecające i mhm. to jest. Ja nienawidzę śpiewać na małych scenach dla małej yy, ilości ludzi dlatego, że mnie to obrzydliwie krępuje. Mhm. Że co, za, za, za blisko. Za blisko. Ja mam mhm. bardzo dużą przestrzeń, jakby osobistą przestrzeń. Mhm. I, I czasami, jeśli zdarza mi się śpiewać recitale, to jest to dla mnie ogromne przeżycie. Takie wewnętrzne mhm. przeżycie, że ci ludzie są bardzo blisko mnie, że mogą mnie dotknąć. I um, jest to dla mnie po prostu um, onieśmielające, a ja jestem nieśmiałe od zawsze. Jestem nieśmiałym człowiekiem i no. jakby bardzo mnie to uderza, to wszystko, ta Aha. bliskość mnie uderza. A y, taka formuła, y, jakim jest na przykład męskie granie, jest dla ciebie atrakcyjna? Y, y, to jest taka przestrzeń, taka... Y, abstrahując od nazwisk, mm, które, mm, które się mm. tam pojawiają, y, ale mówię o samej formule, że nagle jest ileś takich... Y, no tak, to jest w, w ogóle, uważam, że to jest świetne, nazwijmy to, projekt. I, I absolutnie jest on bardzo atrakcyjny. No, bo po, podobne rzeczy, podobnych rzeczy doświadczaliśmy na przykład na Woodstocku, prawda? Kiedy są te projekty, w których. E... No teraz Polen Rock, tak? Festiwal. No teraz jest Polen Rock, tak, tak, tak. No ale jak gdyby wszyscy. Mhm. E... Mówią, że to jest Woodstock. E... Wszyscy i tak jadą na Woodstock, jak jadą w tamtą stronę. E... Jest jakaś formuła, jest jakaś konstelacja w sztuce, w sztukach, w którą w której, w której tu byś nie wchodził nie chciał. Ale podaj mi przykład. E... No, to teraz zupełnie... Abstrahując. Ab, ab, mm -hmm. I to abstrakcyjne, absolutne no, no, przykład. Kuma. Wyobrażam sobie, że ludzie, którzy przykład, nie mają nic wspólnego z muzyką diskopolową, e... reinterpretują klasyki polskiego disco polo, podając je w sposób... No nie wiem. Jazzowy na przykład. Trochę bardziej prezydentyczny. Pre, pre, z... no. mhm. Albo po swojemu po prostu. Mm. Wiesz co, ja, ja akurat z tą muzyką mam tak, że yy, nie ukrywam, że jak byłem yy, chłopcem mającym 7 lat, wtedy jeszcze miałem Polsat chyba yy, jako kanał, bo później już miałem tylko jedynkę i dwójkę. Yy, wracając yy, z kościoła, albo i nie, yy, no, leciało disco relax. Mhm. I mhm. wydaje mi się, że to był jakby część domu każdego yy, młodego Polaka. Ale nie jestem wyznawcą tej muzyki i, i, i jakby nie 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 potrafię w mhm. tych dźwiękach funkcjonować. O, może a tak. A gdyby y, tygodnik dowolny, a naprawdę dowolny, poprosił cię o zostanie felietonistą, nie mam takich kompetencji, żeby zostać felietonistą. A czy jest jakaś propozycja, która z polskie, nie padła? Z polskiego... Poczekaj, która, która jeszcze nie padła, a chętnie chciałby się usłyszeć, tylko po prostu ludziom nie przychodzi do głowy, że o to można poprosić tego szpaka. Wiesz co, być może w przyszłości mm, będę chciał stworzyć jakiś program um, i nie mówię tutaj Like Ozzy Osborne House. <laughs> Chociaż right. to, byłoby, to byłoby całkiem śmieszne. No byłoby. Oby się tylko co nie skończyło jak Michał Wiśniewski jestem, jak jestem. Który sprzedał No, dobrze, to jest no Przepraszam, program, przepraszam. Co, co I, i, ale raczej byłby to taki program survivalowy, że wyjeżdżałbym w jakieś Aha. nieznane tereny i próbowałbym. E, zabijać i jeść surowe zwierzęta, żeby przetrwać. To, to srowo, <grym> wow, teraz pita, tu się... No, dokładnie, Greenpeace dokładnie. już jedzie na ja ciebie. Ja też tutaj, że mm. wiesz, ubierz się kolorowo i pójść na marsz. Nie, nie albo gości, być może no odkrywanie muzyki poza, po, po, poza Europą na przykład, mm. tak? Że, że coś takiego. Ja naprawdę co jakby przyniosło mi życie bo zacząłem od programu jakby mhm. hmm, ale ja naprawdę lubię pracę w telewizji mhm. to jest coś wspaniałego co ogromnie mi e, m, o, ogromnie rozwija mnie jako osobę e, i ogromnie mi odpowiada dlatego że lubię ten Zamknięty schemat czasowy, że przyjeżdżamy mm. na ósmą rano, zaczynają się przygotowania, później jest e, jakby wprowadzenie do programu i później dzieją się rzeczy, na które my musimy reagować. To jest dla mnie coś fajnego. Praca w telewizji jest naprawdę bardzo atrakcyjna i bardzo, bardzo mi się dobrze z tym funkcjonuje. To jest taka kreacja rzeczywistości, która nie do końca istnieje to. Coś takiego. Albo po prostu wszystkie strony się umawiają, że od tej pory to jest tak, jak dzieci bawią się w sklep. Tam nie I ma ani sklepu, ani -hmm. pieniędzy, ani towaru, ale jak gdyby wszyscy są w sklepie, Ale wiesz, co i... czasami jest też tak, yy, spójrzmy na Martynę Wojciechowską, która przekazuje bardzo dobre treści. Mm -hmm. Uświadamia ludzi o, o wielu kulturach e, po, poza Polską, poza Europą i, i innymi kontynentami. Yy, I to jest fajne. I ja też chciałbym. Być może w przyszłości stworzyć coś, co będzie uświadamiające, być może jakiś program o tolerancji. Bo jednak wciąż ten rozdział kultury Polski jest. Tabu. Myślisz, że na tym tabu świadectwie takim na stulecie Polski, to przedmiot tolerancja to mamy najsłabszą ocenę. Nie wiem, czy najsłabszą, ale myślę, że jesteśmy w dość dużej czołówce. Ale nie umiem tego nie potrafię tego dokładnie ocenić, dlatego że na przykład Warszawa jest totalną wyspą. Ona nie jest. To, to, nie, jest to nie jest Polska. Ale to w Warszawie jest łatwiej, czy no, trudniej? dużo łatwiej. Dużo łatwiej ludzie tutaj potrafią znaleźć e, jakby swoją oazę mhm. i zrozumienie u drugiego człowieka, a, a myślę, że jakby m, Polska bywa bardziej brutalna. Gdybyś został u siebie w Jaśle, to byś tak nie, nie, nie rozwinął skrzydeł? To jest pytanie... E, no jaśle chyba nie ma takich możliwości. To jest pytanie, nie, nie, na, na które nie, nie, nie można odpowiedzieć, no bo... No bo nie zostałeś. Bo nie zostałem, nigdy nie chciałem zostać. Kocham to miasto, cieszę się, że się w nim wychowałem e, i, i lubię do niego wracać. M, daje mi spokój i taką harmonię, zresztą tam mam też rodzinę, ale e, ja jestem człowiekiem, który chce się rozwijać, który chce iść do przodu. To trochę jesteś jak lekarz, który się nie przestanie uczyć. No mam nadzieję. Bo to ja myślę, że to jest jakby kierunek życia, że jednak dopóki jesteśmy aktywni i tu się dzieje, kotwują się myśli, to jest fajnie, bo stagnacja i taki marazm jest totalnie. Nie potrafię A w takim tego, Z tego, w jaki sposób mówisz, ja mam wrażenie, że ty sobie sporo rzeczy przepracowałeś. Tak? Musiałeś się z wieloma rzeczami trochę zmierzyć, trochę, trochę wiedzieć, jak, jak o nich myśleć, jak je ugryźć, jak je pokonać. No wiesz, ja nigdy nie miałem nie przyjechałem do Warszawy, bo mam bogatych rodziców, i no. oni wynajęli mi mieszkanie, tylko na wszystko musiałem zapracować sam. A jest coś, za co siebie nie lubisz? O co, za co, o co masz do siebie pretensje, że coś spieprzyłeś, coś mogłeś zrobić lepiej, gdzieś ci brak... Wiesz, ja na przykład uciekam. jestem strasznym leniem. U, ja, wie? Jest, ja, ja uciekam zawsze, że bez żadnego słowa znikam, mhm. przepadam, żeby e, pobyć sam ze sobą i pojawiam się nagle. Mhm. I to jest takie, e, często jest tak, że przez to nie kończę pewnych e, spraw, bo pyk. Zapadam się pod ziemię. I, i, tu mówisz o takich bardziej prywatnych relacjach, tak? Czy... No ogólnie mhm. po prostu tak jest, że, że rzeczywiście... Z czego to wynika? Czy to, czy to jest ucieczka przed, nie wiem, przed konfrontacją? Przed. Nie lubię się konfrontować, bo ja się nienawidzę kłócić i na mhm. przykład e, ten pierwszy Etap blindów w The Voice of Poland jest hmm. dla mnie naprawdę bardzo wymagający. Dlatego, że ja nie, hmm. po prostu nienawidzę się kłócić z drugim człowiekiem. Ja mogę mieć osobę, która zrobi to za mnie i wykłóci się, <noise> ale ja po prostu ja nienawidzę krzywdzić ludzi. O, sprawia mi to ogromną trudność. No a to wiesz, to akurat dobrze o tobie świadczy. E, taki... Ale z, znikam, dlatego, że często jest tak, że jak się pojawia problem, Pojawia się mnóstwo doradców, ale tak naprawdę to ty musisz mm -hmm. czuć, co chcesz no, zrobić. Decyzję musisz y, finalnie ty podjąć. Ja myślę, że, że, że życzymy ci, żebyś nie zniknął nam z naszego tego biznesu, nie, żeby było zawsze... Nie, myślę, że będzie, okay. zawsze będzie żeby było kolorowo, żebyś się pięknie rozwijał że... i nas zaskakiwał cały czas, bo to chyba jest najważniejsze, żeby zaskakiwać swoich odbiorców i tej tolerancji i... Ja odwagi, myślę, że, odwagi. Że Ile lat jest potrzeba, żeby dla Michała y, sztuki wokalnej i muzycznej okazało się, się za mało? I że trzeba gdzieś jeszcze, wiesz, y, teatr, książka, rzeźba? Ile, no ja myślę, nie, że teatr, do, pięci, do pięćdziesiątki <laughs> myślę, że jak Kasia Nosowska... Ja myślę, że, że wcześniej. Ja, wcześniej ja, myślę, by że tak, ja myślę, że tak. Ale <laughs> To jest osobowość chyba bardzo duża, więc tutaj z tym nie będzie problemów. Trzymamy kciuki. Trzymamy za siebie kciuki. Dziękujemy. To było dwa światy.